Dzień dobry, mamy połowę lutego, ale bardzo wiosenny dzień. Myślę, że wielu z nas już myśli o tym, żeby tak solidnie rozpocząć sezon biwakowy. No ja w dzisiejszym filmie chcę się zastanowić, ile trzeba wydać pieniędzy, żeby zacząć przygodę z biwakowaniem. Ile trzeba wydać, żeby kupić zestaw kompletny, czyli taki, który pozwoli nam się spakować, wyjść do lasu, przenocować i mieć wszystko, co będzie nam potrzebne. No ja właśnie dzisiaj w taki sposób się spakowałem. Zabrałem ze sobą taki bardzo prosty ekwipunek. Jest tutaj mój wojskowy plecak. Już z tego plecaka nie korzystam. Przeszedł na emeryturę, dbam o niego, żeby wiele lat jeszcze przetrwał. No i w środku mam wszystko, co jest potrzebne, żeby w lesie spędzić noc. I to spędzić noc komfortowo. Oczywiście musimy sobie założyć pewne wstępne kryteria, więc ja przyjąłem, że ma być to sprzęt do biwakowania w lesie przede wszystkim, tak, w środowisku leśnym, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, ma to być sprzęt solidny, to znaczy, tak brzydko mówiąc, bez żadnego dziadostwa, bez takich elementów ekwipunku, które się rozpadną po drugim, trzecim, piątym użyciu. Więc ma to być sprzęt solidny. No i trzecie takie kryterium, skoro ma być to początek przygody z biwakowaniem, chciałbym, żeby to był ekwipunek, który pozwoli biwakować właśnie od wiosny do jesieni. To będzie miało kluczowe znaczenie przede wszystkim przy doborze maty i śpiwora, więc tu będziemy się opierać na takim zestawie schronienia, który da nam komfort snu mniej więcej od 5 stopni Celsjusza w górę. Od plecaka odpiąłem matę, chcę Wam pokazać, ile tutaj jest jeszcze miejsca, bo tych przedmiotów naprawdę nie jest dużo. A jak zobaczycie, mamy tu w zasadzie wszystko, co jest nam potrzebne do tego, żeby biwakować. To jest torba na kamerę, więc jej tak naprawdę nie liczymy do ekwipunku. Więc po spakowaniu wszystkiego mam jeszcze tutaj sporą przestrzeń, którą mógłbym wypełnić na przykład jedzeniem, które będę potrzebował na biwak. Więc tak wygląda ten plecak spakowany. Ja to wszystko rozładuję na karimatę, żebyście zobaczyli tą zawartość. Potem szybko rozłożę obóz, no i opowiemy sobie, co tutaj jest i dlaczego. No i widzicie, tak jak powiedziałem, to wcale nie jest dużo przedmiotów i tutaj naprawdę jest wszystko, czego potrzebujemy, żeby zacząć leśne biwakowanie. I to jest dużo lepszy ekwipunek niż to, z czym ja zaczynałem. Naprawdę miałem do dyspozycji zdecydowanie gorszej jakości przedmioty. Można powiedzieć, że tak naprawdę mamy tutaj trzy kategorie przedmiotów. Mamy schronienie, mamy kuchnię i mamy ogólnie mówiąc akcesoria. Żeby Wam zaprezentować to wszystko, ja sobie rozłożę ten obóz, zacznę od tarpa. Dlaczego tarp, a nie namiot? No właśnie dlatego, że mówimy o takim bardziej leśnym biwakowaniu, bardziej bushcraftowym stylu. Chcemy być trochę bliżej natury, mieć takie schronienie otwarte, które pozwoli nam obserwować otoczenie. Więc to jest duża zaleta tarpa. Tarp też daje bardzo dużą zadaszoną powierzchnię, kiedy chcemy w terenie podziałać, na przykład w czasie deszczu. I to, co też jest bardzo istotne i jest zaletą tarpa w stosunku do namiotów na przykład, to fakt, że z tarpa możemy korzystać w ciągu takich dziennych wycieczek do lasu, tak? Jak pójdziemy na jakąś wędrówkę bez noclegu, to możemy sobie zabrać tarpa, rozwiesić jakieś schronienie, rozwiesić zadaszenie, czy to przed słońcem, czy przed deszczem, jeśli chcemy jakieś techniki potrenować, wypróbować jakiś ekwipunek, czy po prostu pójść do lasu na kawę. To tarp na pewno nam się przyda. No raczej nie będziemy w takiej sytuacji zabierać namiotu, jeśli chcemy po prostu do lasu wybrać się na parę godzin na kawę. Zaczynam od tarpa, więc o jakim koszcie tutaj mówimy? Analizując to, co mamy w tej chwili na rynku, można przyjąć, że 250 zł to jest taka kwota, za którą kupimy tarpa. Mówię o tarpie w rozmiarze 3x3. Czy to będzie Helicon, czy to będzie DD Hammocks, czy to będzie Bushman. Ja tutaj mam dzisiaj ze sobą tarpa Bushman model Easy. To tak naprawdę nie ma większego znaczenia. To są bardzo, bardzo podobne tarpy. W przypadku tarpów te ceny są dosyć zbliżone. Bushman Easy ma tą przewagę, że on tutaj faktycznie ma już pełne wyposażenie, więc niczego nie musimy dokupować. Mamy 6 długich odciągów, główną linkę nośną, 6 szpilek. Gdybyśmy jednak nie chcieli korzystać z tarpów i chcieli wybrać jakiś namiot, no to jakie tutaj mamy tanie alternatywy? No jest ich bardzo dużo i to będzie dotyczyło w zasadzie każdego elementu tego wyposażenia. Dzisiaj mamy tak dużo sprzętu turystycznego na rynku, że nie sposób, żebym ja tutaj wymieniał wszystkie alternatywy. Gdybym miał szukać taniego namiotu, no to kupiłbym namiot z Decathlonu. Najtańszy, jaki znalazłem w tej chwili w ofercie, mówimy o stanie na luty 2024,
to najtańsze, jaki widziałem na stronie Decathlonu, kosztował 150 zł. Natomiast gdybym chciał szukać namiotu lekkiego, to prawdopodobnie byłby to Nature Hike WIG1, namiot, który mam, którego używam. No i z pewnymi zastrzeżeniami jestem z niego zadowolony. To byłyby takie dwie alternatywy, które wymieniłbym do tarpa. Jedna nam obniży koszt kompletowania ekwipunku. Przy drugiej opcji ten koszt zostanie podobny, bo tutaj jeszcze nam się coś będzie równoważyło z kolejnym elementem. Ale tak przyjmujemy. Tarp około 250 zł. Po kilku minutach mam schronienie przed deszczem. Przy odpowiedniej konfiguracji też osłoni mnie ten tarp przed wiatrem, no ale muszę się jeszcze jakoś odizolować od mokrej greby, od insektów. Tak jak Wam wspominałem, tu chodzi o to, żeby to był zestaw, który pozwoli komfortowo biwakować. A więc pozostając w takim leśnym, bushcraftowym klimacie, w tym wypadku wykorzystamy oczywiście biwi. Płachtę biwakową biwi, pokrowiec na śpiwór. Tak, dodając biwi do ekwipunku mamy już w tej chwili pełną ochronę. Biwi daje nam izolację od gruntu, również nas chroni przed deszczem, przed jakimś zacinającym deszczem. Chroni przed wiatrem. Ten model ma wbudowaną moskitierę, więc jesteśmy też w pełni ochronieni przed insektami. I tutaj znowu, jeszcze raz powiem, tak jak w przypadku każdego z tych przedmiotów, mamy mnóstwo alternatyw, nie sposób je wszystkie wymieniać. Wpisując biwi cover, płachta biwakowa, biwi bag, znajdziecie mnóstwo ofert. Patrząc na takie wojskowe, bardzo solidne produkty, trzeba by przyjąć, że taki budżet 200-250 zł to znowu jest kwota, którą musimy wydać. Jak wcześniej mówiłem o namiotach, mówiłem o namiocie Nature Hike WIG1, mówiłem, że on nie podniesie nam budżetu, bo ten namiot w tej chwili znalazłem najtaniej za jakieś 500 zł na AliExpress. No to ten zestaw tarp i takie biwi, no to również nam da kwotę około 500 zł. Spełni podobne funkcje, ale jednak klimat biwakowania będzie zupełnie inny. Więc w moim zestawie znalazł się biwi armii holenderskiej. Nasze schronienie nie będzie kompletne bez maty do spania, chociaż znam osoby, które śpią bez maty. Nie wiem, jak one to robią, ja nie potrafię. Jeśli ma być to rozwiązanie budżetowe, to tutaj niestety nie poszalejemy i w okolicach 100 zł czy to jest taka górna granica, 100 zł to jest taka górna granica, w której bez problemu kupimy porządną, składaną karimatę o dużej grubości. Ja preferuję takie składane karimaty, bo oprócz tego, że troszkę wygodniej się na nich śpi, bo najczęściej mają większą grubość, to one po takim złożeniu są całkiem wygodnym krzesłem obozowym. Wygodnie się w nich na obozie siedzi, jest lekkie podwyższenie. No i 100 zł to jest taka kwota, która powinna pozwolić na zakup takiej maty. Absolutnie w tym budżecie nie wybierałbym żadnych mat samopompujących, tanich mat samopompujących, bo podejrzewam, że ta jakość po prostu nie może być dobra i będzie to sprzęt zawodny. Taka karimata no, posłuży nam bardzo wiele lat, trudno ją uszkodzić i nawet jak za jakiś czas ulepszymy nasz ekwipunek, kupimy sobie jakiś lepszy materac dmuchany czy jakąś lepszą matę samopompującą, to taka karimata i tak znajdzie miejsce w ekwipunku. Ja tutaj mam model Nature Hike, ale w podobnej kwocie znajdziecie maty takich firm jak Robens, w Decathlonie też taką matę znajdziecie. Przy takiej konfiguracji schronienia to oczywiście wszystko wchodzi do środka, do tej płachty biwakowej, więc matę wkładamy do płachty biwakowej. No i śpiwór. Śpiwór, bardzo ważny element ekwipunku. Też będzie to ten jeden z droższych elementów ekwipunku. Powiedziałem, że naszym kryterium będzie to, żeby można było biwakować od wiosny do jesieni, więc będziemy szukali śpiworów, które pozwolą biwakować w temperaturze mniej więcej od 5 stopni Celsjusza. No i znowu, jeśli szukamy sensownych, ale tanich rozwiązań, które pozwolą nam zacząć tą przygodę, no to musimy patrzeć na śpiwory syntetyczne. Takiej objętości mniej więcej będzie śpiwór syntetyczny, tani śpiwór syntetyczny, bo są droższe śpiwory syntetyczne, które się kompresują dużo lepiej, ale o takiej objętości i wadze mniej więcej 1,6 kg, 1,7 kg mówimy w przypadku tańszych śpiworów syntetycznych i tutaj mówimy o budżecie około 300 zł. 300 zł, czy to na promocjach, czy w regularnych ofertach. W takich cenach powinniśmy znaleźć śpiwór syntetyczny, który pozwoli biwakować właśnie w takiej temperaturze. Jakich producentów możemy tutaj wymienić? To może być Robens, to może być Coleman, Fjord Nansen. Znowu jest tego bardzo, bardzo dużo. Ja tutaj akurat mam śpiwór Fjord Nansen, ale
to są bardzo, bardzo porównywalne produkty. Więc śpiwór 300 zł. No i to nam zamyka temat schronienia. Widzicie, że w tym układzie mamy wszystko, żeby rozłożyć wygodne, bezpieczne schronienie, które pozwoli nam biwakować w każdych warunkach. Tarpa możemy sobie rozłożyć w zależności od pogody, w najróżniejszej konfiguracji. Więc pozostały nam jeszcze akcesoria, no i temat kuchni. Na biwak będziemy chcieli ze sobą zabrać wodę i oczywiście można to robić w jednorazowych butelkach, w butelkach typu PET i wtedy jest to w sumie bezkosztowe, koszt zakupu wody, ale warto kupić jedną albo dwie solidne butelki z tworzywa, które będą nam służyły wiele, wiele lat. Znowu ofert mnóstwo na rynku, ja polecam albo butelki Nalgene, albo butelki Helicona, no i tu też w okolicach 50 zł taką butelkę zakupimy. Więc może nie jest to jakiś super niski koszt, jak za butelkę, jak za naczynie do przenoszenia wody, ale to jest coś, co naprawdę będzie nam służyło wiele, wiele lat. Więc liczmy 50 zł za butelkę. Ja tu ze sobą zabrałem sporka, łyżkowidelec, ale nie wliczam tego do budżetu sprzętu biwakowego, bo możemy zabrać z domu najzwyklejszą łyżkę i ona spełni swoją rolę dokładnie tak samo jak taki spork. No i co? Możemy gotować na ognisku i to jest moja preferowana metoda. No ale jeśli będziemy chcieli dodać do ekwipunku jakąś kuchenkę, no to tutaj również ogromny wybór. Mamy do wyboru kuchenki na drewno, różne konstrukcje składane z blaszek, w których palimy po prostu drewnem. Możemy wybrać oczywiście bardzo popularne kuchenki gazowe. Ja dla przykładu mam ze sobą palnik BRS 3000, znany, przez wielu lubiany. No mnie kilka razy zawiódł, więc ja już go nie używam, ale ma swoich wielu zwolenników. Czy też kuchenka na alkohol, na której właśnie gotuję wodę na kawę. Bez względu na to, jaki typ kuchenki wybierzemy, dobrą, sprawdzoną kuchenkę kupimy do 100 zł. Czy to będzie składana kuchenka na drewno, czy to będzie palnik gazowy, czy kuchenka na alkohol. Do 100 zł taką kuchenkę kupimy, więc tyle musimy doliczyć do naszego budżetu. No i oczywiście potrzebujemy jakiegoś naczynia do gotowania. Jeśli ma być tanio, to dla mnie temat jest prosty. Wybieramy menażkę. Albo wojskową, albo menażkę typu harcerz. Jak nie chcemy gotować w aluminium, to menażka typu harcerz jest na rynku od wielu, wielu lat. Sprawdza się bardzo dobrze. Ja bardzo lubię też te menażki wojskowe. Naczyń turystycznych wybór jest ogromny. Jedną z zalet menażek jest to, że kupując takie naczynia, no to mamy zestaw naczyń. Mamy więcej niż jedno naczynie. Przy takich ultra lekkich kubkach, no mamy tylko kubek. Kubek i pokrywkę. A tutaj wybierając menażkę najczęściej mamy przynajmniej dwa naczynia, dwa pojemniki, dwa kubki. W przypadku menażki harcerz mamy też taki mini talerzyk, czy taką mini patelnię. Zakup takiej menażki to jest koszt około 50 zł. No i pozostają nam szeroko rozumiane akcesoria, w tym będzie jakiś zestaw naprawczy. Tego nie wliczam w koszty, bo kawałek sznurka, nitki, igły, kawałek taśmy klejącej to są koszty bardzo, bardzo niewielkie. Na pewno w naszym ekwipunku musimy mieć latarkę. Ja traktuję latarkę jako jeden z podstawowych, najważniejszych elementów wyposażenia awaryjnego i uważam, że latarka to jest jeden z niewielu elementów ekwipunku, które warto dublować. Na biwaku najwygodniejsza będzie latarka czołowa. Znowu mnóstwo producentów, takie firmy jak Petzl, Black Diamond, LED Lancer, Phoenix, Olight, Maktronik. To są sprawdzeni producenci. W przypadku latarek unikałbym najtańszych, niesprawdzonych producentów. Więc znowu kwota 100 zł to będzie takie minimum. To będzie taka kwota, która pozwoli nam zakupić już dobrą, przyzwoitą latarkę czołową sprawdzonego producenta. Dalej mamy nóż. Tutaj temat jest prosty. Kup Morę. Mora Robust w tym wypadku, jeden z moich ulubionych modeli, grubsze, ostrze, bardzo dobrze sprawdzi się w leśnym biwakowaniu, bardzo wygodna rękojeść, około 50 zł. Zestaw do rozpalania ognia, wcale nie musimy mieć krzesiwa, zakup krzesiwa to też jest kwota około 50 zł. Zapałki, zapalniczka w zupełności wystarczą. Mm.
No i tak, żeby zamknąć temat ekwipunku, został nam plecak. Te czasy, kiedy prawie wszystko można było tanio kupić z demobilu, no już minęły. Mój początek przygody z biwakowaniem w zasadzie cało opierał się na sprzęcie z demobilu. Jeśli dobrze pamiętam, to ten plecak kupiłem kiedyś za 30 zł. Victorinoxa armii niemieckiej, Victorinoxa Bundeswehry też kupiłem za 30 zł. Takie to były czasy. No dzisiaj już tak, dzisiaj już nie ma czasów. Ale nadal demobil jest niezłym źródłem przyzwoitych plecaków. A jeśli nie demobil, z tego co znalazłem tylko w Decathlonie, w granicach 100 zł można kupić plecak o pojemności 30 litrów, który do czegoś się jeszcze nadaje. Więc jeśli nie mamy plecaka, no to tą stówkę przynajmniej musimy do tego naszego budżetu dołożyć. No i to wszystko. To jest naprawdę cały ekwipunek, który wystarczy do tego, żeby zacząć przygodę z leśnym biwakowaniem. Mam nadzieję, że ta lista tego ekwipunku, te sugestie sprzętowe pomogą Wam, jak będziecie kompletować swój ekwipunek na pierwsze przygody z takimi biwakami. Ja Was chcę zaprosić na Beskidzki Kurs Przetrwania. Zaczynamy kolejny sezon szkoleń. Powoli kończą się miejsca na wiosenne edycje, także jeśli jesteście zainteresowani, no to zerknijcie w opis do tego filmu, zerknijcie na ofertę szkoleń na mojej stronie. Za dzisiaj Wam dziękuję, dzięki za oglądanie i do zobaczenia niedługo.